Hejka kochani, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale i dzisiaj zapraszam Was na kolejnego już vlogmasa. Dzisiaj mamy, słuchajcie, wtorek, 5 grudnia, jest aktualnie godzina 11. Ja dzisiaj wstałam o 9.30, zjadłam sobie, wypiłam kawkę. Wszystko, co robię o poranku w takie dni, gdy nie muszę wstawać wcześniej, możecie zobaczyć w poprzednim vlogmasie, bo nagrywałam Wam tam moją poranną rutynę. I słuchajcie, jeśli chodzi o dzisiaj, to za niedługo będę się zbierać, z racji, że jadę dzisiaj na coś, co będę robić pierwszy raz w ogóle w swoim życiu ever, z racji, że nigdy nie byłam na makijażu, takim prawdziwym, wiadomo, o kosmetyczki. Nigdy nikt mnie nie malował. I to tak serio, jedyną osobą, która kiedykolwiek mi malowała, to byłam ja. Nikt nigdy więcej mnie nie malował. No ale dzisiaj się to zmieni, z racji, że jadę na taki pierwszy makijaż jako modelka. Jestem ciekawa w ogóle, jak to wszystko będzie wyglądać i jak ja będę wyglądać w takim makijażu moim niecodziennym, bo najczęściej po prostu maluję się w taki sam, a bądź podobny sposób. Zmieniam tylko ewentualnie jakieś mniejsze, większe elementy. Ja nawet na swoją studniówkę się sama malowałam, czaicie? Także to będzie naprawdę przełom i zobaczymy. W ogóle ma to trwać podobno 3 godziny z racji, że to są szkolenia i ja właśnie będę jako modelka na tych szkoleniach. Nie wiem, czy tam można nagrywać i w ogóle jak to będzie generalnie wyglądało, no bo nigdy nie byłam na takim czymś, ale postaram się Wam ponagrywać trochę, żeby pokazać, jak to wygląda i tak dalej. Mam nadzieję, że mi pozwolą. Także ja się dzisiaj nie maluję, nałożyłam rano tylko krem na twarz, dlatego się tak świecę. Może zanim wyjdziemy, otworzymy sobie kalendarze adwentowe, bo jest ładne światło i w ogóle jak wrócę, to już będzie ciemno i tak dalej, także otwórzmy sobie kalendarz adwentowy. Okej, a więc zaczynamy i dzisiaj otwieramy czwarte oraz piąte okienko i zaczniemy od burżua, z racji, że jest przypał, bo ostatnio, na ostatnim vlogmasie otworzyłam zamiast drugiego i trzeciego, trzecie i czwarte właśnie tylko w tym kalendarzu, resztę otworzyłam poprawnie, a w tym no coś nie poszło, więc naprawimy ten błąd i dzisiaj otworzymy w tym kalendarzu drugie okienko oraz piąte okienko. I'm sorry guys, ale totalnie nawet nie zwróciłam na to uwagi, serio, ja dopiero to ogarnęłam, jak zobaczyłam w komentarzu, że ktoś mi to napisał, także no, ale widziałam, że wy też nie byliście za bardzo spostrzegawczy, bo tylko jedna osoba o tym napisała, że popełniłam błąd. Drugie okienko, które powinno być otwarte ostatnio. Uwaga! Okej! Mamy tutaj krem BB i szczerze bardzo ryzykownie jest wrzucać krem BB do kalendarza adwentowego, bo każdy ma inny po prostu odcień i tak dalej i jest tutaj wrzucony medium, czyli teoretycznie zawsze jest to gdzieś tam jakoś po środku. Na świecie są też osoby czarnoskóre i co one mają wtedy zrobić z takim kolorem? Trochę średnio i to jest jeszcze taki dość ciemny kolor, ale jest to też krem BB, nie podkład, więc może faktycznie on jakoś na skórze się tak wchłania, że faktycznie dopasowuje się. I tak według mnie dość ryzykownie, ale spoko. Piąte okienko, które znajduje się tutaj. Okej, kolejna pomadka. Firusz. Dla mnie to jest taki trochę babciowy kolor, w sensie ja bym sobie nie nałożyła takiej pomadki na usta, ale może, jeżeli ładnie się rozprowadza, to sprawdzi się jako róż na policzki. Nie wiem tylko, jakby było właśnie z wchłanianiem, czy ona by nie zasychała zbyt szybko. Nie siedzi mi ten kolor na ustach, bardziej właśnie na policzki, ale teraz czas na herbatki. Akurat przed wyjściem mogę sobie jeszcze wypić, także otwieramy sobie czwarte i piąte teraz już okienko. Tutaj już możemy poprawnie otworzyć. O, mamy czwórkę. Uwaga, czy będzie jakaś świąteczna? Chyba nie, chyba jakieś ziółka znowu tutaj mam. Lemongrass, citrus i ginger. O Jezu, tak wywąchałam tą herbatę, że chce mi się kichać teraz. Od razu sprawdzamy również, co się kryje w piątym okienku. Fajnie jest skonstruowany ten kalendarz. Bardzo mi się podoba motyw takich mini... Okej, za bardzo pochwaliłam. I dzisiaj mamy... jest Holiday Boost, czyli świąteczne doładowanie, naładowanie taką herbatką owocową. Coś w tym stylu, albo takim kompotem Only Bio oraz Wedel. I to będzie jakiś kosmetyk. Ej, takich produktów się nie spodziewałam, bo przeczytałam tylko peeling. No ja wiem, że jakby produkty z Only Bio to są głównie produkty do włosów. I już chciałam powiedzieć, że no jak na peeling do włosów, to ilość naprawdę zatrważająca. Ale słuchajcie, jest to peeling do ust o zapachu inspirowanym ptasiem mleczkiem. Czyli znowu mamy coś o zapachu ptasiego mleczka. Peeling na zimę. Super posunięcie moim zdaniem, jeśli chodzi o markę, z racji, że zimą usta są bardzo spierzchnięte, no i przyda się coś, co właśnie nam je troszkę podreperuje, no i peeling do ust, moim zdaniem ekstra sprawa. Pachnie bardzo ładnie, pachnie dokładnie jak ta... Teraz czas jeszcze na jakieś słodkości, więc otwieramy piąte okienko i tutaj mamy, okej, pawełek, przetestujmy.
No, one właśnie tak specyficznie pachną. Tak się prezentuje w środku. Tak właśnie zapamiętałam smak Pawełka. Dokładnie w ten sposób. Ten słony karmel jakoś tutaj nie robi mi dużej różnicy. Dla osoby, która nie zajada się tymi Pawełkami na co dzień i nie zna tak na pamięć tego smaku, to po prostu czuję się, jakbym zjadła po prostu normalnego Pawełka. Jeszcze raz podsumowanie łupów i zbieramy się zaraz na makijaż. Z racji, że dzisiaj będę wyglądać w ten oto następujący sposób, przynajmniej na początku, czyli bez makijażu, to stwierdziłam, że chociaż jakoś ładnie się ubierzemy. Będzie nam ciepło, chociaż będzie wyglądało, jakby nam będzie zimno. Ale słuchajcie, to co jest kluczowe, to są to ocieplane rajstopy. Na to spódniczkę, dokładnie tak, spódniczkę, golfik, ale pod ten golfik jeszcze założymy bieliznę termo, także będzie nam naprawdę bardzo ciepło, więc ja się teraz w to przebieram. A więc tak się prezentuje mój gotowy outfit. Zakładam jeszcze właśnie buty potąd i lecimy. Jezu, ja szczerze, ja bardzo rzadko wychodzę z domu tak, wiecie, gdzieś dalej niż do lasu bez makijażu i się czuję tak dziwnie, no dziwnie. No ale co, idziemy. Okej, kochani, dojechałam i powiem wam, że nawet jestem trochę za wcześnie, bo dojechałam o 13, chyba 7, coś takiego, mam na 13.30, ale bałam się, że będzie ciężko z znalezieniem miejsca parkingowego, no bo generalnie w centrum miasta zawsze jakoś tak ciężko na ulicy parkować. Ja najczęściej jak gdzieś jadę, to jednak staram się parkować na jakichś takich, wiecie, płatnych parkingach podziemnych albo coś w tym stylu. A proszę bardzo, przyjechałam i idealnie miejsce na mnie duże czekało. Także najsik, więc co, jeszcze chwilkę poczekam, poprzeglądam sobie TikToka i pójdę. Jestem ciekawa, jak to będzie wyglądało. 3 godziny strasznie długo, nie wiem, jak tam wysiedzę. Kochani, jestem już po makijażu. Niestety ciężko było mi cokolwiek tam nagrywać z racji, że to było szkolenie. Ja byłam jako modelka, bo jedna dziewczyna miała prywatne szkolenie i po prostu dziewczyna, która prowadzi to studio, robiła to szkolenie dla innej dziewczyny i ja po prostu tylko występowałam, byłam malowana i tak dalej, więc ja tylko siedziałam, nie odzywałam się i modelowałam, że tak to nazwę. No ale co, ale jest bardzo... I powiem wam, że pierwszy raz ciebie widzę w takim wydaniu. Jest to mocny makijaż. Jak na mnie jest mocny, jeszcze wiadomo, mam szczepione rzęsy, błysk na oku. Uwaga, tak to się prezentuje. No ale i tak jest mocny. Ja zmyłam dekolt i zmyłam usta. Z racji, że jeśli chodzi o usta, to ja toleruję tylko jeden kolor. Usta były przepięknie pomalowane. No ale ja nie lubię brązowych ust, bo mnie od razu tak bardzo postarza i tak dalej. No ja po prostu odkryłam, że jeśli chodzi o mnie, to jedyny kolor, jaki pasuje, to jest właśnie ten różowawy. Ale powiem wam, dajcie znać, co sądzicie. Ja opowiem wam troszkę więcej później, bo zamarzam. Jadę jeszcze do sklepu i pogadamy po prostu później. Dzień dobry, guys, witam ponownie w domu. Zmęczyłam się, bo biegłam do auta, pozostawiłam w nim kamerę. Słuchajcie, podsumujemy sobie trochę. Jeśli chodzi o makijaż, to prezentuje się on tak. Pokażę wam jeszcze. No, mam wrażenie, że wyglądam zupełnie inaczej. Wyglądam, mam jakieś takie sarnie albo takie lisie oczy. Ja tak nie maluję oczu najczęściej. No, ale tak się prezentuje cały makijaż. Jeśli chodzi o takie bycie modelką na makijażu, to jest to spoko. Spoko, żeby powiększyć swoje portfolio, jeżeli myślicie o tym, żeby zostać właśnie jakimiś takimi modelkami, czy na szkoleniach, czy po prostu na takie jakieś makijaże próbne, coś w tym stylu, jakieś takie różne rzeczy. Ja byłam pierwszy raz, ale generalnie dostawałam często wiele jakichś różnych propozycji i no i w końcu stwierdziłam, dobra, spróbuję, zobaczę z czym to się je, jak to wygląda i tak dalej. Wiem, że na pewno w styczniu mam jeszcze jedno umówione z jedną dziewczyną na taki kolorowy makijaż, no a dzisiaj poszłam właśnie na taki, no i właśnie to było w formie szkolenia, czyli była dziewczyna, która szkoliła się indywidualnie od tej babeczki, no i ta babeczka robiła po prostu makijaż na mnie, żeby ją nauczyć, jak to wszystko się robi i tak dalej, żeby ona mogła też w przyszłości zostać wizażystką. No ale jest bardzo ładny, ja się w nim dobrze czuję. W ogóle mam wrażenie, że bardzo ładnie wygląda w kamerze. Jak patrzę w lustro, to tak dziwnie, tak mocno, mocno się wydaje. A jak jednak w kamerze jestem, to kamera dużo zjada, no i właśnie to wygląda spoko, bardzo ładnie. Mnie bardzo bolały plecy, jak tam siedziałam. Po godzinie już zerknęłam na zegarek i tak zaczęłam się wiercić, zaczęłam się trochę poprawiać i tak dalej, więc nie wiem, czy to trzeba przybrać jakąś dobrą pozycję, czy coś w tym stylu, żeby wygodnie było, czy jakieś inne krzesło wygodniejsze, czy coś w tym stylu, bo ja siedziałam na takim jokerze. No ale, ale to był jedyny minus tak naprawdę. To, że po prostu jakby, no, bolały mi bardzo plecy od tego siedzenia. To jest też fajne, przez to, że to było szkolenie, to mogłam się dużo dowiedzieć. Mogłam się dowiedzieć różnych polecajek kosmetycznych, mogłam się dowiedzieć, jak
co malować, jaką część, co robiłam do tej pory źle, co robiłam dobrze, przez to, że to było szkolenie, więc tak naprawdę byłam na takim darmowym szkoleniu, powiedzmy. Podajcie znać, jak Wam się podobam w takim makijażu. A teraz pokażę Wam to, co kupiłam, z racji, że wyczaiłam właśnie w TK Maxie perełki, o których jest trochę głośno, z racji, że od kiedy pojawiły się te rzeczy w Empiku, to dużo influencerek o tym właśnie nagrywa, że jest takie coś, a mowa tutaj oczywiście o Juicy i o tym, że ich produkty już od jakiegoś czasu są dostępne właśnie w TK Maxie. No i ja kupiłam sobie torebki. Bardzo mi się spodobała. Powiem tak, ja nie noszę na co dzień tego typu torebek. To jest wiadomo jakaś taka bardziej imprezowa torebka. To jest jeszcze takie lustereczko. Ta torebka generalnie kosztowała w TK Maxie 170 zł, a jej regularna cena to jest 740, więc naprawdę opłaca się kupować właśnie w TK Maxie takie rzeczy. Druga zaszalała. Moja mama już jak to zobaczyła, powiedziała: Boże, co to jest? Ale ja stwierdziłam, kurde, nigdy nie miałam jakiejś kolorowej torebki. I kupiłam też różową torebkę Barbie i powiem Wam, nigdy nie miałam naprawdę różowej torebki. Raczej normalnie tak bym jej nie kupiła, ale przez to, że ona będzie do jakichś fajnych fitów, na jakieś fajne eventy i tak dalej. Ona również kosztowała 170. Ja się muszę przekonać do noszenia ich, ale generalnie mega mi się podobają. Są piękne, serio. No i oprócz tego, to po co byłam, to byłam w Carrefourze. Po to, czyli po buldaka. I ja już kiedyś jadłam tą najostrzejszą zupkę chińską na świecie. Wypalało mordę. A dzisiaj stwierdziłam, że zrobię ten słynny przepis z TikToka z tym serem, takim wiecie, topionym. Najgorszy typ sera ever. Proszę bardzo, taki w przepisie jest potrzebny, więc taki będę miała. Mamy też śmietankę 30, no i oczywiście właśnie buldaka. Więc idziemy go teraz zrobić. Co prawda moi rodzice na dole oglądają jakiś serial, więc nie będziemy mogli się komunikować, ale zobaczycie, jak będziemy go robić. I co tu jeszcze mam? A, jeszcze kupiłam w TK Maxie brzoskwiniowe Oreo. Czy Wy kiedyś widzieliście brzoskwiniowe Oreo? Nie, jestem bardzo ciekawa, jak to smakuje, więc później będziemy to testować. Lecimy robić tego buldaka, bo jestem fest ciekawa. Okej, okay, był mały fuck up, bo złapałam. Sypałam przyprawę na samym końcu, dopiero było o niej zapomniałam totalnie. Ale jestem ciekawa. Generalnie pachnie to jak taki kiepskiej jakości makaron. Spróbujmy. Jest spoko, jest wciąż bardzo ostre, ale studenckie żarcie. Dlaczego ludzie się tym zajadają i robią sobie tego kilka razy w tygodniu, nie wiem. Nie jest to jakieś niesamowite, to na pewno. Zjem to do końca i potem w trężole jeszcze obiad mamy. Dzień dobry kochani, dzisiaj zabieram Was ze sobą na uczelnię. Mamy godzinę 8:20 i ja właśnie czekam, aż mi się rozmrożą szyby. Nie są zamrożone, tylko tak wiecie, lekko powiedzmy takie zaszronione, o tak. Więc czekam, aż mi po prostu się tutaj wszystko ładnie nagrzeje samochód, żeby można było jechać, żeby nie parowało. No a ja wstałam godzinę temu o 7:20, wyjeżdżam na studia, mam około 20 minut, ale przez to, że zawsze są rano o takiej godzinie korki, to no to po prostu trzeba troszkę szybciej wyjechać. Ale mam dzisiaj bardzo krótko, bo mam dzisiaj tylko do 12:00, więc to są dwa bloki po półtorej godziny. Więc no, szybko, szybko zleci, jeszcze to jest strategia marki, gdzie na każdych zajęciach robimy projekt, więc jakby będzie light, ale zabieram Was ze sobą. Napiłabym się bardzo chętnie kawki, może w szkole kupię. Thank you.
Po studiach zabrałam Was do Primarka, żeby pokazać Wam, co on oferuje tutaj na święta. No i przede wszystkim jest to masa pluszaków dla Waszego rodzeństwa, kuzynów czy dzieci. Naprawdę znajdziecie mega dużo świątecznych, pięknych pluszaków z motywem Disneya i tak dalej. W takich cenach około 90 zł, coś w tym stylu. No większość było za 90 zł, ale były też na przykład takie mniejsze pluszaki. Na przykład jak ten piękny piesek na dywanie, który kosztował 70 zł i na przykład cała kolekcja z Grincha, naprawdę kubki, właśnie jakieś takie ruchome zabawki, jakieś takie pluszaki. Ja bym się na maksa ucieszyła z takiego pluszaka. Kosztował on właśnie 90 zł, więc moim zdaniem mega sprawa. Taki pluszak na łóżku, kozak. Oprócz tego pełno motywów myszki Mikiej Świątecznej, nawet tutaj takie z świecącymi policzkami, turbo słodkie. No, moim zdaniem dla przedszkolaka mega. Nawet ja bym się ucieszyła z takiego na przykład świątecznego Groota. Kocham Groota, a ta edycja mega po prostu. Masa też sylwestrowych opcji. Możecie tam naprawdę znaleźć w fajnej cenie sylwestrowy outfit, no i oprócz tego świąteczne sweterki, bluzy. Tutaj akurat za 80 zł z motywem myszki Mickey, taka sama biała, jeszcze taki komplecik dresowy, bawełniany, za około 70 zł góra i dół. Następnie taka z kaczorem Donaldem, też właśnie motyw disneyowski, bardzo tutaj powtarza się takich motywów z różnych bajek, więc jeżeli ktoś jest fanem takich akcentów, to mega. Na przykład taka koszulka też ze Stitchem, ona chyba kosztowała 30 albo 40 zł, coś takiego. Także też mi się wydaje, że spoko cena jak za taki top. No i masa kapci, czy też świąteczne i właśnie z motywem myszki Miki, na przykład te kosztowały 26 zł, coś w tym stylu, więc są teraz fajne promocje, możecie dorwać świąteczne kapcie w spoko cenie. Cześć mała. Cześć. 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 Ani weszłam właśnie do domu. Zaraz idziemy na spacerek z tym małym szkrabem. I patrzcie na moje nogawki, czy wy to widzicie? Są całe mokre. Muszę zdjąć te buty i to w tym momencie. Niech schną dresiki założone, a ja słuchajcie, pokażę wam, co zarąbistego kupiłam w Primarku. Mam jeszcze czapkę, bo zaraz znowu będę wychodzić z domu. To są kapcie. Jak widzieliście, w Primarku było bardzo dużo kapci różnych, naprawdę świątecznych i nieświątecznych. Kocham kapcie, generalnie kocham kapcie, a najbardziej to wiecie, jak ja kocham hotelowe. Ja zawsze jak jestem w hotelach, to kradnę te kapcie hotelowe. No i stwierdziłam, że nie może tak być, że ja chodzę w kapciach hotelowych i kupiłam sobie. I nie planowałam, ale jak zobaczyłam, że są z Bambi, czyli mojej ulubionej bajki z dzieciństwa. Kochałam Bambi, jak byłam młodsza. To stwierdziłam, że muszę po prostu zobaczyć, jakie one są piękne, jeszcze takie złote. No mega, bo było pełno świątecznych, ale stwierdziłam, kurde, kupię kapcie świąteczne i przez następne 11 miesięcy będą leżeć, bo nie będę ich nosić. To są dość małe, ale i tak są zarąbiste, także mega się cieszę. Oprócz tego kupiłam bluzkę, bo spontanicznie okazało się, że w weekend jedziemy z Martyną do Warszawy na imprezę dresscode'ową razem z Sizerem i słuchajcie, kupiłam bluzkę na tą imprezę, bo stwierdziłam, że kurde, dobra, założę coś, kupię coś nowego, bo jak gdzieś wychodzę, to cały czas mam wrażenie, że latam w tym samym, więc kupiłam jakąś taką bluzkę z kolekcji Rita Ora, ją się daje tutaj tak, o, tutaj ma jeszcze takie rękawki na siatce i jeszcze miejsce na paluch, więc bardzo fajnie, kosztowała ona 43 zł, więc spoczko, do tego jakieś spodnie fajne i w ogóle też w niedzielę będę miała nagrywki z bardzo fajną osobą, która już kiedyś się pojawiła na moim kanale, więc wyczekujcie, bo będą fajne rzeczy nakręcane. Słuchajcie, dzisiaj są Mikołajki i przyszedł do mnie klasycznie święty Mikołaj, dokładnie tak, trochę mnie obudził, muszę przyznać, że szurało coś mi pod pokojem rano i trochę mnie obudził, także święty Mikołaju, te ciężkie kroki, ciężkie kroki. I słuchajcie, ja jeszcze nie zaglądam tutaj, jest tylko tak rano rzuciłam okiem i to, co wtedy mi się rano rzuciło, to dokładnie tak, czyli kalendarz adwentowy z Milki, o którym wam mówiłam w pierwszym odcinku, że ja mam wrażenie, że jak nie będzie kalendarza adwentowego z Milki w tym roku, to że trafi mi się jakiś pech i po prostu wiecie, bo ten kalendarz zawsze był i święty Mikołaj się postarał i kupił właśnie ten kalendarz, a widziałam też, że ktoś się lekko spiął w komentarzu, że powiedziałam, że kupię ten kalendarz, a go nie kupiłam i tak dalej, ale ja zapomniałam po prostu. I co? I już jest, wiecie co? I już jest, musimy nadrobić. Urozmaicili ten kalendarz, bo teraz jest taka folika, dzięki czemu ta czekolada będzie, wiecie, w takim no, dobrym stanie cały czas. Ej, ale to nie jest ten, co zawsze był chyba. Bo widzicie, to jest taka zwykła czekoladka, mamy tutaj bałwanka. Tamte czekoladki zawsze w środku miały białe nadzienie, takie mleczne. Ja kochałam tamte czekoladki, a te to są chyba takie zwykłe. To nie jest to samo, jest mi trochę przykro. Nie wiem, czy ten kalendarz w tym roku nie powstał, czy jak to wygląda. Trochę smutno, no ale Milka, still, ja bardzo lubię Milkę. To co jeszcze tutaj mamy?
to klasycznie, jak co roku wielkie opakowanie Toffifee, mamy tutaj 3. Oprócz tego mamy tutaj takie czekoladki z Kindery, jakieś pingwinki. I one są z jakimś właśnie takim nadzieniem mlecznym, coś w tym stylu. Okej, bardzo fajne takie pingwinki, przez słodkie. Nie będziemy teraz wszystkie otestować, bo chyba bym się zasłodziła. Oprócz tego moje ulubione żelki, ale tutaj w ogóle jakie... One inaczej trochę wyglądają, trochę inaczej niż zawsze. W opakowaniu XXL nigdy... Czy Święty Mikołaj mi tutaj podjadł? Czy o co chodzi? Czy to w sklepie ktoś podjadł? Dziwna sprawa. Mi się wydaje, że Mikołaj raczej by nie podjadł takich żelek, bo on chyba nie przypada za takimi żelkami. I to mamy aż 2 opakowania takich żelek. I mamy jeszcze jedne z moich również favorite, czyli szokobonsy. Wszystkie moje ulubione słodycze. I oprócz tego hajsik. W tym roku tak ładnie zapakowany, bo zawsze był po prostu zwinięty w rulonik, jakiś tam hajsik. A w tym roku w takim pięknym opakowaniu. I to byłoby wszystko, jeśli chodzi o tegoroczne Mikołajki. Także teraz idziemy na spacerek z Luną. Jak wrócę, będę musiała montować vlogmasa, także trzeba koniecznie wyjść. Hello. Ja jestem teraz na spacerze z Lunką i będę potem wracać prosto do domu. Także dziękuję Wam, kochani, bardzo serdecznie za tego vlogmasa. Dajcie znać, jak Wam się podobało i czekajcie na kolejne. Buziaki i pa, pa.